W wideotestach bardzo często recenzujemy odkurzacze. No i nic z tym dziwnego, bo odkurzacz każdy w domu ma, to jest jeden z najpopularniejszych sprzętów małego AGD, jakie można znaleźć w polskich domach. Natomiast, jeżeli często nas oglądacie, to pewnie zauważyliście, że jednak ostatnimi czasy zajmujemy się wyłącznie odkurzaczami z naprawdę wysokiej półki cenowej, a to jest nierealistyczne. Większość ludzi szuka jednak czegoś w okolicach 1000-1500 zł, no bo jak już kupujemy odkurzacz, no to wystarczy, żeby zasysał brud i tyle. Dlatego bardzo ucieszyłem się, kiedy natrafiła się okazja, aby zrecenzować odkurzacz marki Puron. To jest sprzęt ze średniej półki cenowej, a na dodatek wyposażony w bardzo wiele akcesoriów, które sprawiają, że aż trochę się dziwię, że jest tak nisko wyceniony. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak sprawdza się w praktyce, zapraszam do materiału. Zanim przejdziemy do akcesoriów, może jednak zacznijmy od początku. Puron PU30 Mob Flex składa się przede wszystkim z jednostki głównej, która poza tym, że jest śmiesznie lekka, jest też całkiem mocna. Jest niewielka. Skrywa silnik o mocy 420 W, generujący podciśnienie na poziomie nawet 28 000 paskali i waży śmiesznie mało, bo 1,4 kg. Wraz z rurą i turboszczotką przekłada się to na zaledwie 2,2 kg, więc tak naprawdę każdy, czy to dziecko, czy starsza osoba, będzie w stanie sprzątać tym odkurzaczem nawet wyższe partie domu. Co ciekawe, pomimo zmniejszonych rozmiarów nie cierpi na tym pojemność zbiornika. Producentowi udało się załatwić aż 700 ml miejsca na kurz i wszelkie brudy. W dodatku łatwo pozbędziecie się wszelkich zabrudzeń dzięki systemowi szybkiego opróżniania, a to nie jest tak oczywista sprawa, bo niedawno recenzowałem znacznie, znacznie droższy model od Samsunga i on czegoś takiego nie miał, więc całkiem fajnie, że Puron to ma. Wystarczy przycisnąć jeden przycisk, a wszelkie brudy wypadną wprost do śmietnika. Czasami się klinują, ale tak w gruncie rzeczy to jest znacznie bardziej higieniczne niż rozkręcanie całego urządzenia. Warto od razu dodać, że wewnątrz jednostki głównej znajduje się filtr HEPA H13. To przełoży się na wyłapanie nawet do 99,97% mikroskopijnych cząsteczek kurzu i zatrzyma brudy wewnątrz urządzenia. Swoją drogą miłym akcentem jest to, że w zestawie znajduje się również dodatkowy filtr służący do wymiany. No ale tak w sumie to co się w tym zestawie nie znajduje? Oprócz mopa, turboszczotki z podświetleniem LED, wymiennej szczotki do dywanów oraz rury, producent dorzuca sporo różnych akcesoriów. Przede wszystkim jest mini turboszczotka do tapicerek, która świetnie sprawdzi się na przykład u właścicieli zwierząt z długim włosiem. Jest też zwykła ssawa do wykładzin i tapicerek, co jest miłym dodatkiem, bo ze względu na brak szczotki na pewno nie wkręcą się w nią włosy pupila. Do tego producent dodaje aż dwie szczelinówki. Jedną wąską, standardową, którą można sięgać w jakieś ciasne przestrzenie, dajmy na to szpary w sofie, a drugą z wysuwanym włosiem. Jest idealna na przykład do pozbywania się kurzu z zasłon. To wszystko świetnie spina krótki wąż. Jest elastyczny, można na niego nakładać każdą z małych końcówek i pozwoli Wam po prostu sięgnąć gdziekolwiek zechcecie. Na przykład w wyższe partie domu, a przez to rozumiem, dajmy na to jakieś wyższe półki czy regały. Dobrym rozwiązaniem jest z kolei wyginana przedłużka do rury, stąd zresztą nazwa Flex. Tworzy kolanko, efektywnie zmieniając pozycję, jaką musicie przyjąć, aby posprzątać odkurzaczem, na przykład pod sofą. Jasne, da się to zrobić i bez tego akcesorium, bo odkurzacz ma bardzo giętkie mocowanie od turboszczotki, ale tak jest po prostu wygodniej. Jeszcze a propos turboszczotki, to trzeba wspomnieć o tym, że producent nie zdecydował się na stworzenie konstrukcji, która byłaby wolno stojąca. To oznacza, że odkurzacz podczas pracy trzeba odstawiać albo na ziemię, albo opierać o coś, albo odwieszać nadłączany wieszak dokujący. Warto dodać, że na górze jednostki głównej znajduje się wyświetlacz. W zasadzie jest dość prosty, pokazuje podstawowe dane, takie jak pozostała bateria, a także włączony tryb. O tym drugim sygnalizuje również pasek kolorowego podświetlenia wokół ekranu. Niebieski dla trybu cichego o minimalnej mocy ssania 8000 paskali, fioletowy dla średniego przy mocy ssania 15000 paskali, no i czerwony, czyli maksymalny sięgający 28 000 paskali. Zdecydowanie brakowało mi jednej fajnej funkcji, którą czasem się spotyka w takich wyświetlaczach, to znaczy tego, aby pokazywał pozostały czas pracy. Takie rozwiązanie pozwala lepiej decydować o tym, w jaki sposób zamierzamy pracować z odkurzaczem. Czy wolimy przez następne kilka minut pracować w trybie maksymalnym, czy może jednak go zmniejszymy, bo zostało nam jeszcze pół mieszkania do odkurzenia. Oczywiście można też skorzystać po prostu z wymiennego akumulatora i nie przejmować się niczym. Wraz z testowanym zestawem otrzymałem dodatkowy akumulator. Wymienia się go prosto, po prostu wsuwając w odpowiednie miejsce. Ma też własne podświetlenie sygnalizujące stopień naładowania po wpięciu do prądu. Poko opcją jest to, że jest też możliwość ładowania go samodzielnie, bez wpinania w odkurzacz pionowy. Dzięki temu może się doładowywać wtedy, gdy my odkurzamy.
Nie rozwinąłem tematu jednego z akcesoriów, o którym trzeba wspomnieć, bo podobnie jak wspomniana rura Flex, również znajduje się w samej nazwie tego urządzenia. Chodzi oczywiście o akcesorium mopujące. Tak, to jest odkurzacz zdolny pracować na mokro dzięki nasadce mopującej, którą się nakłada wprost na turboszczotkę. Nie jest aktywna, nie wibruje więc podczas pracy, ale powoli wydobywa wodę przy przesuwaniu odkurzacza w przód i w tył. Na spód, na rzepy, nakłada się ścierkę z mikrofibry, no i jest też dodatkowa wymienna w zestawie. A co w ogóle warto o niej powiedzieć? Chociażby to, że jest dość szorstka, przez co lepiej czyści kafelki, lepiej czyści wszelkiego rodzaju panele. Inna sprawa jest też taka, że łatwo ją można umyć ręcznie lub wrzucić do pralki. Ja raczej ograniczałem się do mycia pod bieżącą wodą, co nieźle wychodziło, ale warto od czasu do czasu wrzucić do pralki po to, aby lepiej odkazić to akcesorium. Skoro o higienie mowa, to producent dorzuca też autorski, nie pieniądze się płyn. Jego się tam trochę dorzuca do wnętrza akcesorium i do czego on służy? No przede wszystkim do tego, aby lepiej pozbywać się wszelkiego rodzaju mniejszych zarazków, to znaczy bakterii i tego typu rzeczy wprost z podłóg, no i zostawia po prostu przyjemny zapach po sobie. W ogóle samemu systemowi mopowania nie mam nic do zarzucenia. Jest prosty, ale skuteczny. Można przy jego pomocy zarówno od czasu do czasu wypolerować podłogi, jak i doczyścić bardziej uciążliwe zabrudzenia. Co prawda wymaga to zwykle kilku przyjazdów, bo jak wspominałem, to nie jest aktywny system mopujący czy myjący, natomiast w gruncie rzeczy da się doczyścić wszystko, czy jakieś plamy po błocie, czy plamy po jogurcie. Warto jednak potem przejechać jeszcze raz już z czystą nasadką z mikrofibry, aby pozbyć się lepkości podłogi. Szczególnie ważną kwestią przy każdym odkurzaczu pionowym jest jednak przede wszystkim to, jak odkurza podłogi lub dywany. No i jeżeli chodzi o Purona PU30 Mop Flex, to nie jest źle. Dedykowana turboszczotka jest wydajna i w połączeniu z podstawowym wałkiem, nawet w najniższym trybie pracy, wciąga zarówno duże, jak i małe zabrudzenia. Co prawda trzeba podkreślić, że te nieco większe, na przykład chociażby kawałki chrupków kukurydzianych czy płatki owsiane, na początku najpierw przesuwa, ale z czasem da się je wciągnąć, zwłaszcza jeżeli na przykład położymy bezpośrednio na tych zabrudzeniach turboszczotka. Dodatkowa rura Flex pozwala jeszcze lepiej sięgnąć pod różnego rodzaju meble stojące na nóżkach. Szczególnie dobrze mi się odkurzało dzięki niej pod sofą. W ogóle warto tu wspomnieć też o tym, że testowany odkurzacz Puron świetnie się prowadzi. Łatwo skręca i nie pracuje wcale ociężale. W praktyce wysprzątanie pod taką sofą w ogóle nie jest więc problematyczne, a i bardziej ciasne przestrzenie testowany odkurzacz ogarnie bez problemu. Dzięki sporej mocy ssania 28000 paskali, a także dodatkowemu wałkowi, który w zasadzie jest szczotką dedykowaną wszelkim wykładzinom lub dywanom, testowany odkurzacz naprawdę nieźle radzi sobie właśnie na dywanach. Co prawda nie korzystałbym z niego raczej do sprzątania takich o wyższym włosiu, to znaczy typu szagi, ale świetnie zbiera wszelkie brudy z takich o krótszym owłosieniu. No i oczywiście z takim dogłębnym czyszczeniem wykładzin z kurzu czy pyłu też świetnie sobie poradzi. Pozostaje jeszcze ostatnia kwestia, to znaczy hałas i czas pracy. Silnik generował podczas testu na najcichszym ustawieniu 68 dB hałasu, na średnim 73 dB, a na maksymalnym nawet do 79 dB. To niezłe wyniki i wydają się aż tak daleko od siebie nie odbiegać, natomiast na żywo akurat jest spora różnica pomiędzy najniższym trybem a najwyższym. Co do czasu pracy, w najwyższym trybie odkurzacz pracuje przez około 13 minut i 28 sekund. To świetny wynik na poziomie o wiele droższych odkurzaczy, na przykład tych Dysona. Kiedyś testowaliśmy trzy odkurzacze z wyższej półki i Dyson wtedy chyba miał 14 minut, jeżeli dobrze pamiętam. Wygrał wtedy Philips, ale to odsyłam Was do materiału. Podsumowując, model nie tylko budżetowy, ale również interesujący. Dajcie znać poniżej, co Wy sądzicie o tym odkurzaczu, po prostu się odezwijcie. Tymczasem zapraszam Was również na nasze social media, to znaczy na Facebooka, grupę testerzy wideotestów, na Instagrama, na TikToka, no i oczywiście też do kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie i cześć!